trakcie tych rozmów rysowała się, tak jak powiedziałem, poprzedzający ten plener idea, która nigdy nie została do końca skrystalizowana, ale pomysł czy sygnaturą taką autorską też jest tytuł tych spotkań, bifurkacja, jak i również w teorii chaosu, w teorii liczb, w matematyce, czy taki bardzo prozaiczny wykładnia czy płaszczyzna na terenie geografii, kiedy mówi o rozwidleniu, powiedzmy, głównego nurtu, kiedy ten tak zwany mainstream rozszczepia się na poszczególne jakby odnogi i one już dalej wiodą swój samodzielny żywot, tak jak rzadko płyną na różnych rzeczy. I myślę, że to jest najbliższe idei tej marka właśnie, że kiedyś była to jakaś wspólnota zintegrowana jakby wspólnymi wyobrażeniami, przynajmniej o szkółce, i w pewnym momencie każdy zdecydował się podążać jak gdyby własną drogą czy własną ścieżką. Także nie było jakiejś formuły, która miała to porządkować, była całkowita swoboda, stąd też różnorodność, jaka panuje na tej wystawie. Tak się niestety nieszczęśliwie złożyło, że Marek nie zdążył dokończyć swojej pracy. Dokończyła ją Małgosia, za co jej bardzo dziękuję. I to jest praca, która stanowi dominantę tej wystawy. Dawaj, teraz ja. Ja będę tak. O tak. I tak. No na różne sposoby. Yeah.